Drugi czas na to, bo widać, jaki potężny bombę już inkasuje zawodnik z Meksyku. No, wygląda na słabiutkiego pięściarza Meksykanin i to już wiemy w zasadzie po pierwszych kilkudziesięciu sekundach. Pytanie tylko, jak odporny jest na ciosy i ile tych ciosów będzie w stanie Rivas Ruiz przyjąć. No to, co powiedziałeś, nie ma nic ani z Rivasa, ani z Ruiza. Jest Oscarem Rivasem, przepraszam, Francisco Rivasem Ruizem z Meksyku, który już słania się na nogach i zaraz ten pojedynek przegra przed czas. No nie, to będzie egzekucja. Już spogląda sędzia ringowy też na poczynania Rivasa Ruiza, Leszek Jankowiak. No chciał Krzysztof Głowacki, bo opowiadał mi o tym wczoraj, poboksować 6-7 rund i dopiero później odpalić fajerwerki. Ale rywal mu prawdopodobnie na to po prostu nie pozwoli. Nie wiem, czy w ogóle jeszcze zadał jakikolwiek cios ten zawodnik. Cały czas schowany za podwójną gardą. Pcha się do przodu. On teraz pierwszy zamachowany. Widziany z trzeciego rzędu, no i teraz pada, wywraca się i mocno wziął się na korpus i się podniesie. No prawdopodobnie tak. 9. No wstał na 9,5 dosłownie. Została jeszcze nieco ponad minuta. No wszystko zależy od tego, jak łaskawy będzie Krzysztof Głowacki. Ale chyba szczególnie łaskawy nie chce być. Ma już dość Rivas Ruiz. Śmiechu warte, tak to trzeba powiedzieć. Bo ja wiem, że Krzysztof wraca po bardzo długiej przerwie. No ale taka walka nic mu absolutnie nie da, poza zielonym kwadracikiem na boksrek. Ja podpisuję się pod tym pierwszym swoim stwierdzeniem, śmiechu warty. Ale jeszcze wstał. No ale Leszek nie wypuszcza takich szans, dobija. Kolejny cios na podprawy łokieć, no widać jak nie ma ochoty, kuli się bez ciosu. Leszek coraz bardziej na siłę chce urwać głowę. No ale tutaj już nic nie będzie, tylko ta walka, tak jak wspomniałeś, zielony kwadracik, boksrek. No te prawe sierpowe w zasadzie też raz po raz spadają na głowę Rivasa Ruiza. No tak, no walka z workiem, tak? Tak to wygląda. Dosłownie, z całym szacunkiem do człowieka oczywiście, ale do, jeżeli chodzi o bokserskie umiejętności, no to jest bieda w domu Rivasa Ruiza. Nie chcę tutaj zbyt wiele dodawać, bo twoje komentarze wystarczą. Widzimy na spodenkach Francisco Rivasa Ruiza rybak. To może też skojarzenie być z polskim językiem, żeby na ryby tutaj przyjechał połowić. Jest gdzie, to z całą pewnością. Wędka i na ryby bardziej jednak niż zawodowy boks na takim poziomie. No tak jak wspominać, nieprzyjemnie się zresztą ogląda, taka egzekucja praktycznie, bicie worka, no i klincze, zero zagrożenia. No jedynie tak trzeba... Wspólnie się mówią, niepotrzebny pojedynek dla Krzyśka, ale miejmy nadzieję, że to tylko chwilowo, że dla niego będzie takie odbudowanie i... Kolejna kombinacja prawy-lewy, no jedynie co to można powiedzieć, że godnie przyjmuje te ciosy Rivas Ruiz, bo faktycznie zbiera ich dość sporo. Tam obrona akurat też nie jest jego mocnym akcentem. Przygląda się też bardzo aktywnie z bliska Leszek Jankowiak. Też mu się pewnie kołaczą w głowie takie myśli, że niebawem może wkroczyć po prostu. Teraz była luka, wykorzystał ją Głowacki. Potrójny, podwójny, z tej samej ręki ciosy. Takie a la Gennady Golovkin, uderzane takie sierpowe na czubek głowy. Nisko skolony za podwójną gardą, schowany Oscar. Nie Ruiz. Oscar, nie Oscar. Przepraszam, Francisco. Do Oscara to jest mu bardzo daleko. No, oczywiście tak. No, nawet zaczął odpowiadać zaskakująco. Krzysiek z luz, bo chcę troszkę popracować. Właśnie tak, poszukać mocnego ciosu. Ale teraz prawy, lewy, sierpowy i wyraźnie w okolice błędnika i widać odczuł to.
Francisco Rivas Ruiz. No, jeszcze nie ma dość, jeszcze wstaje. Niesamowite, każdy prawy sierpowy Głowackiego dochodzi do głowy Rivasa Ruiza. Dawno nie widziałem zawodnika tak odpornego na wyciąganie wniosków. No i to już jest koniec. Pokazuje trener, że poddajemy Rivasa Ruiza i mamy po pojedynku. Rivas wstanie jeszcze, ale nie ma to żadnego znaczenia. Koniec tej walki. To wybitnie jednostronnej. Powiem tak, że dawno nie widziałem tak jednostronnej walki wieczoru, jaką mieliśmy dzisiaj do obejrzenia pomiędzy Głowackim i Rivasem Ruizem. Boxing Night 21 w Wałczu. Sędzia Leszek Jankowiak przerywa walkę w pierwszej minucie i 43 sekundzie rundy czwartej. Walkę, którą przez TKO wygrywa Krzysztof Główka Głowacki! No więc oficjalnie Krzysztof Głowacki pokonuje Francisco Rivasa Ruiza. To co było pewne, oczywiste i bez żadnego znaku zapytania. 1266 dni czekał na zwycięstwo na zawodowych ringach. Dopiero w zasadzie jak zajrzałem w rozpiskę, to sobie uprzytomniłem, jak to było dawno. Pięściarz z takim doświadczeniem i osiągnięciem.